one skarpetki. Morka. No, proszę pani, cudownie. Wierzytelności. Idę brzegiem Wisły. No a do tego osoby czerpowinny odpowiadać, panie ministrze, za podejmowanie właściwych działań, które strzegłyby interesu państwa polskiego. Tych działań nie podejmując otrzymywały z tego, co wiemy, jeszcze dodatkowe premie. Niestety była taka sytuacja potragiczna, bo jak można opłacić premię, żeby cholera był jeden na świecie, to bym to nie chciała. Bardzo się cieszyłem z tego okrzyku, dlatego że odczuwałem. A naprawdę to była scena na bazarze Różyckiego. Jak pani wie, tam był fujk do warszawski, tam praski jest zawsze najlepszy, daj bołecz. Lubiłem tam chodzić, bo było co obejrzeć i pogadać. No i przechodzę obok jakichś przekupek, jedna z nich. Spojrzał się na mnie, zaczyna się głośno chistyczny a druga inteligentniejsza. Z czego się głupia śmieje, przecież to fotoplasty. I tamta zamikła. Będziemy walczyć. I w tej dyskusji także nie brakowało, że ten system do tej pory funkcjonował dobrze, bo przecież były środowiska, które opowiadały się w dalszym ciągu za autonomicznym funkcjonowaniem zarówno administracji podatkowej, służby celnej, jak i kontroli skarbowej. No oczywiście. No musiałem mieć kamerę filmową, żeby sfilmować i przetłumaczyć, że przyjąć pomocą. No ale widzimy, niestety, że reakcje przypadku, bo drukiem się zdają wyrazić. W takim stanie ogolić, sytuacji, a prędzie człowiek. No, przynosiłoby dalsze straty. No, jest rządem odpowiedzialnym, obozem politycznym odpowiedzialnym. Ola Boga, jaki chłop! Ola Boga, o rany! O, stan Borys! Będziemy konsekwentnie i skutecznie działać, aby polepszać sytuację. Zgoli. Celowi ma również się pan. Właśnie ta reforma, ta konsolidacja. Obraz nędzy i rozpaczy. Kudłaczek, kudłatek. W nową strukturę na pewno bywa w czasie i na to są dowody w postaci właśnie. Możemy też założyć, że ktoś no właśnie, panie, że to jest także ważne pytanie, jak inne kraje, chociażby Unii Europejskiej, rozwiązały to, żeby się właśnie wyróżniać, może nie do tego stopnia, żeby prowokować krzyki, ale żeby prowokować reakcje. A te reakcje krzyka się czasem mogą. Mogą objawiać. Tutaj jest istotne też, jakie to są okrzyki, czyli do czego widok brody może nas prowadzić, nas ludzi w ogóle. Poza wykrzyknikami typu ach, ale, które są zupełnie naturalne i potem mogą różne rzeczy na sobie, to są też takie, które prosto od razu nawiązują do tej brody. Skojarzenia pokazują pewne uwarunkowania kulturowe. Dla jednych to będą skojarzenia historyczne, religijne. Czasami pojawiają się wulgaryzmy, które pojawiają się i bez prośba, no ale to tak właśnie. Właśnie jak w towarzystwie młodzi ludzie są, to chcą tym jeszcze swoją męskość, czy zdecydowanie odwagę, czy poczucie wolności wyrazić. Myśliciel, malownicz, pocisko wąsacze, wspaniałe, małpa, koza, kozia brudka, koziołek, koziołeczek, koziołek matołek, kozi zadek. Byłem brałem do wojska, nam bardzo godziny, bardzo się tygodni. Ja nie wiedziałem, czy to będzie, jak się pokaże, no jako oficer poruszył produkt. No i pytam naszego przełożonego majora, z cyster paliwowych, czy można tu pełnić służbę w wojsku, mając brodę. To przyjeżdżało tylko się zastanowić. To świadczy o tym, że i powiedział pan, wie pan, lepiej nie pytajmy nikogo. Różne firmy zarabiają, nie tylko z udziałem. To znowu z innym razem, jak byłem w terenie na Mazurach, 30-stopniowe wolności, 30-stopniowe namiota, ćwiczenia we myślane przez generała Kropieckie, zimne wykup żołnierzy. No i apel poranny o godzinie 7 rano, puszcza szkoła cudowna. Major popiołek mówi, panowie oficerowie, mają codziennie się godzić. Różnice poziomu zarobkowania w poszczególnych, do dziś autonomicznych trzech podmiotach. A tak, więc już wiedziałem, że bardzo niepokojący spadek. Kiedyś były takie określenia, nie wiem, do fijasz na przykład, czy jakieś związane inaczej z brodą. Za tą pracę barba, czyli broda dawała też barbarzyńcy, czy barbarusów. Barba norweci filozofów biorą, czyli broda nie czyni filozofa, ale czasami z filozofami ją kojarzą. Tu tych skojarzeń z filozofami chyba jest trochę mniej, chociaż Sokrates się pojawia. No i to by było
coś, co bym na przykład chętnie usłyszał, kiedy mnie ktoś widzi z brodą. No, ale jest tego już stosunkowo. Ja mam dosyć długą brodę. Mogę dotknąć czoła. Mogę ją zadrzeć i wyszedł sobie oczy, jakbym się popłakał na przykład. I mam wiele kolorów w tym roku. Bo mam siwe włosy, ciemne włosy, jakiś taki blond, rudawy włos. Wyglądam jak dziad, umówmy się. I moja córka bardzo lubi moją brodę. Czasem robi mi warkocze. Są minusy na przykład posiadania brody, długiej brody. Nie ma sensu zakładania muszek, bo ich nie widać. Kiedykolwiek panu przeszkadzała ta brody w czymś? Czasem mi przeszkadzała wtedy, kiedy bywało bardzo zimno. Kiedy ona właśnie powinna pomagać przy zalączeniu, ale szron, który na niej osiadał, wąsy bardziej przeszkadzają w jedzeniu zupy, a broda trochę mniej. Ja nie pamiętam, jak wyglądał z brodą. Ja prawie, że się urodziłem z brodą, zawsze miałem brodę. I często mnie pytają, a jak długo chcesz mieć brodę? A ja mówię, nie wiem. Zapytajcie się mojej brody, jak długo chcę urosnąć. Może będę zizitować. Ale nie mam planu jako takiego, że ma być taka albo siaka. Ona po prostu jest i pozwala mi żyć. I sprawia mi najlepsze warunki, żebym chciała ze mną być jak najdłużej. Nie były brody popularne, to wszystkie były bardzo częste. A potem w telewizji pokazywano coraz więcej młodych ludzi w brody. No więc ludzie zaczęli tolerować, już było mniej. A z czasem raczej za nich zrobili. A teraz coś się będzie jeszcze słyszy. Czasami ktoś powie jakiś komplement. Bo jest dużo brodaczy. Mówiąc o sprawach pracowniczych, dodaję im trochę powagi. Zawsze, teraz już pewnie nie muszę się tej powagi dodawać. Przechodzenie pracowników, bo panie ministrze, umowy zostaną rozwiązane i teraz jeszcze pracownicy trochę będą powagi, ale no, nie została się tak moim też znakiem szczególnym. Uważam, że trzy rzeczy nam nie charakteryzują, jeszcze oryginalne nazwisko, brodę i pluma. Zostanie pracownikiem nowej struktury, natomiast... Był to reportaż Ewelinę Karpacz-Oboładze. O, broda. Polskie Radio 24. Za 7 minut godzina 22. Dla jednych skandalista i prowokator, dla innych wrażliwy twórca i pisarz kultowy Michel Welbeck. O najważniejszym współczesnym francuskim pisarzu mówił w Polskim Radiu 24 dr Marcin Darmas z Ośrodka Kultury Francuskiej, z którym rozmawiam jako Kukla. Zacznijmy od samej postaci. Zastanawiam się, na ile Welbeck jest tak znany, jak jest, jak jest, czyli na ile jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych pisarzy, dlatego że tworzy znakomite książki, a na ile dlatego, że dużo się o nim mówi w związku z różnymi jego wypowiedziami. No, bardzo dobrze, że pan redaktor tak zaczyna kontrowersyjnie, bo ja też mam ochotę zacząć kontrowersyjnie od mało kontrowersyjnej opinii, którą od jakiegoś czasu próbuję obronić, że Michel Welbeck nie jest wielkim pisarzem. Michel Welbeck tak na dobrą sprawę jest pisarzem wielkim tematem, co go odróżnia od całej linii wielkich pisarzy francuskich XX wieku, jak Proust, którego nie lubię, bo jest niedziarzem. Pan Dąbrowicz mówił o nim, że szlafrakowe wspomnienia, tak? Tak Pogno to opowiadał w poszukiwaniu stracionego czasu. To są szlafrakowe wspomnienia. I się z nim zgadzam. Welbeck na pewno nie jest wielkim stylistą literatury francuskiej, takim jakim wielkim stylistą był Céline chociażby. Postać też równie kontrowersyjna, jeśli nie bardziej kontrowersyjna ze względu na swoje implikacje w reżim Wisi i pamflety antysemickie, które zostały wydane podczas wojny. Welbeck, moim zdaniem, nie jest wielkim pisarzem, ale jest pisarzem, którego bym nazwał pisarzem obdarzonym niezwykle czułym uchem socjologicznym. Znaczy, on wie, co jest ważne w społeczeństwie, o czym się dyskutuje w społeczeństwach aktualnych, takich ponowoczesnych, mówiąc w sposób modny. I potrafi to pokazywać jak nikt inny, tak? Jest jeszcze inna rzecz, która kolejny element, który robi, który stwarza Welbecka jako pisarza istotnego, to jest to, że on jeszcze potrafi pornografią zaskakiwać. Mało pisarzy jest dzisiaj, którzy potrafią zaskakiwać pornografią. Nie tylko pisarzy. W roku 2016 rzeczywiście to wydaje się być zadaniem bardzo
trudnym. Za chwilę porozmawiamy o jego czułym słuchu. Jeszcze jedno pytanie a propos już nie stylu, ale samego przekazu. Łebeka wspomniał pan, że to nie jest wielki pisarz, to nie jest wielki stylista, pańskim zdaniem, ale może w takim razie jest pisarzem wiarygodnym. Panie Andrzeju, dziękujemy i bezpiecznej drogi życzymy. Bardzo o, proszę, ależ mi pan zadał pytanie. Znaczy, jest wiarygodnym na pewno pod tym względem, że jest to człowiek bardzo gruntownie wykształcony. On jest agronomem z wykształcenia. Dla anegdoty warto wspomnieć, że w 1976 roku spędził w Polsce parę ładnych miesięcy, gdzie się uczył technik hodowania ziemniaków. Zna się na fizyce kwantowej i to, o czym pisze o fizyce kwantowej, jest jak najbardziej wiedzą zaktualizowaną. Tak? Stąd cząstki elementarne. Stąd cząstki elementarne, stąd zresztą on się do tego przyznaje, że on jest wielkim adoratorem pizm Konta, mówiące o pozytywizmie, wychwalające technikę i tą przyszłość taką techniczną. On się na tym zna. Plus jest on wiarygodny, jeśli chodzi o jego wiedzę, powiedzmy, socjologiczną. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Po takich długich rozwinięciach fabularnych w jego książkach bardzo często są takie rzuty socjologiczne. On przerywa akcję, przerywa jakiś dialog i robi coś w rodzaju właśnie tych interwencji, o których pan wspomniał na początku naszej rozmowy. Coś w rodzaju jakiejś takiej publicystyki socjologicznej. Tak? I ona jest wiarygodna moim zdaniem, ale wiarygodna, jeśli chodzi o jeden stan albo jedną warstwę, bo mówiąc modnie dzisiaj w stosunku do jednej klasy, do klasy średniej. Tak, to on jest wiarygodny. On opisuje francuską klasę średnią. Lęki tej klasy, aspiracje tej klasy i zadaje kłam temu, że klasy średnie są gwarantami stabilności politycznej. One są o wiele bardziej wywrotowe, niż nam się wydaje. Ja się zacząłem zajmować Welbeckiem parę ładnych lat temu, kiedy zacząłem studiować socjologię i mawiano nam, tym młodym socjologom, że na początku lat 90. taki bardzo socjolog Mokrzycki, który powiedział, że okej, mamy lata 90., potrzebujemy klas średnich, tak? Ten dychotomiczny układ społeczeństwa, jaki był przed 89., trzeba przełamać właśnie taką klasę średnią, która jest gwarantem stabilności politycznej z jednej strony, a z drugiej strony jest otwarta na innowacje społeczne, tak? Na zmiany obyczajowe. W związku z czym ta klasa średnia jest niezwykle ważna. Natomiast Welbeck, i tu jest bardzo ciekawy wątek jego twórczości, pokazuje w sposób, w jaki te klasy średnie się załamują. Załamują fizycznie, załamują mentalnie, załamują się nawet egzystencjalnie. Szukając jakichś nowinek, one się zakałapkają, one się gubią w tych poszukiwaniach, tak? Zatem klasy średnie, to jest ostatnia rzecz związana z klasami średnimi, one się nie wiążą ze wspólnotą, prawda? Żyjemy w kulturze indywidualistycznej, tak? Każdy samemu sobie rzepkę skrobie. Klasy średnie nie są zainteresowane solidarnością społeczną. I Welbeck pokazuje, że to jest wielki błąd, tak? Naciskanie na te klasy średnie, na istnienie klas średnich jest błędem. Może niekoniecznie wielki stylista, ale na pewno ważna postać, która dodaje ważne pytania. Michel Welbeck, o którym na naszej antenie mówił dr Marcin Darmas z Ośrodka Kultury Francuskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A z gościem Polskiego Radia 24 rozmawiał Jakub Kukla. Te rozmowy, oczywiście nie tylko te rozmowy, znajdą Państwo na naszej stronie. Przypominam, Polskim Radiu 24. Unia Europejska, Kanada zostanie na nim podpisana CETA. Nowe doniesienia o mailach Hillary Clinton wstrząsnęły amerykańską sceną polityczną. Trwają dyskusję o tym, czy FBI powinno podawać te informacje na 11 dni przed wyborami prezydenckimi. W Krakowie w tym roku nie odbędzie się kwesta na odnowę zabytków cmentarza Rakowickiego. Paulina Łukawska, zapraszam. Minister spraw zagranicznych Belgii podpisał deklarację, która zostanie dołączona do umowy handlowej Unii z Kanadą.
Pietro z Brukseli podpisy pod porozumieniem złożą liderzy europejskich instytucji i szef kanadyjskiego rządu. O szczegółach Beata Pomecka. Belgijską deklarację rząd federalny w Brukseli wynegocjował wspólnie z przedstawicielami regionów i społeczności językowych. To sprawiło, że Walonia wycofała weto do umowy, a Belgia jako ostatni unijny kraj zgodziła się na podpisanie porozumienia handlowego. Deklaracja odpowiada na zastrzeżenia Walonii, precyzuje niektóre zapisy kanadyjskiej umowy, a także je interpretuje. Tak mówił szef belgijskiej dyplomacji Didier Reynders. Rozumiem niektóre obawy i staraliśmy się odpowiedzieć na nie. Trochę czasu straciliśmy i zamiast w czwartek porozumienie zostanie podpisane w niedzielę, ale to nie jest zbyt duża zwłoka. Do deklaracji wpisano m.in. klauzule bezpieczeństwa dotyczące rolnictwa. Jest także zapis mówiący o tym, że Belgia zapyta Europejski Trybunał Sprawiedliwości, czy zgodny z unijnym traktatem jest międzynarodowy prywatny arbitraż, który ma rozstrzygać spory na linii inwestor państwa. Beata Pomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ogłaszając w piątek, że FBI bada nowe maile, które wydają się mieć związek ze śledztwem w sprawie serwera pocztowego mail Hillary Clinton, i dyrektor James Comey wstrząsnął kampanią prezydencką, potencjalnie szkodząc notowaniom faworytki. W USA trwa dyskusja, czym musiał to zrobić. Jak można się było spodziewać, republikanie chwalą, a demokraci krytykują dyrektora FBI Jamesa Comeya za to, że na 11 dni przed wyborami prezydenckimi w USA poinformował kongresmenów, że FBI wyszło w posiadanie nowych maili, które mogą mieć związek z zamkniętym w lipcu dochodzeniem w sprawie używania przez Clinton prywatnego serwera pocztowego w celach służbowych, gdy była sekretarzem stanu. W bardzo krótkim liście do kongresmenów Comey nie podał żadnych szczegółów, podkreślając, że FBI musi dopiero ocenić, czy nowe maile są ważne dla dochodzenia. W tym roku nie będzie tradycyjnej kwesty na odnowę zabytkowych nagrobków cmentarza Rakowieckiego w Krakowie. Organizatorzy zdecydowali się przerwać tradycję kwesty trwającą 36 lat. To protest przeciwko zmianom w przepisach o zbiórkach publicznych. Przed 2014 rokiem zgodę władz miasta i zarządcy terenu na prowadzenie kwesty otrzymywali tylko organizatorzy zbiórki na odnowę cmentarzy Krakowa oraz cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Po zmianie przepisów 2 lata temu każdy może zgłosić zbiórkę publiczną do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i nie wymaga ona zgody zarządcy terenu, wyjaśnia w rozmowie z informacyjną agencją radiową Mikołaj Kornecki, przewodniczący organizującego kwestię obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa. Od paru lat obserwujemy różne kwestie, które się wpychają jakby obok nas, nie mające celu ratowania zabytkowych grobów. Był taki układ z rządem cmentarza, że w dniu wszystkich świętych, a nie w tych pozostałych dniach, mamy wyłączność my kwestujący na cmentarze Krakowa i na cmentarz Łuczakowski. Od kilku lat efekty zbiórki Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa, mimo zaangażowania wolontariuszy i gwiazd, były coraz słabsze. W ubiegłym roku udało się zebrać 50 tysięcy złotych. Dla porównania w 2009 roku 2 razy tyle. Oczyścili krzyże, posprzątali alejki i zapalili znicze. Więźniowie z radomskiego aresztu śledczego wzięli pod opiekę wojskową kwaterę na najstarszej w mieście Nekropolii. Wszystko to w ramach programu Ojczyzna Pamięć Odpowiedzialność. Ksiądz Piotr Zamaria stara się wykonać 200-letni cmentarz, którym zarządza, był zawsze uporządkowany. Zadanie do łatwych nie należy, bo wielu grobów nikt już nie odwiedza. Dlatego każda pomoc jest niezwykle cenna. W ubiegłym roku mieliśmy grupę kibiców Radomiaka, też miejsca pamięci sprzątali, przygotowywali do uroczystości Wszystkich Świętych. Podobnie tutaj osadzeni. Jak byłem na wolności, nie zwracam na to uwagi, nie? Teraz odchodzę w więzieniu. Rozumiem inaczej niektóre rzeczy. Porucznik Agnieszka Kwiatkowska, aresz śledczy Radom. Myślę, że jest to dla nich lekcja odpowiedzialności, empatii i szacunku dla miejsc historii. Widzimy dookoła, jak dużo jest grobów, jak dużo ludzi zginęło. No jest to szczególne miejsce i da się odczuć ten specyficzny klimat. Na cmentarzu, który powstał w czasach napoleońskich, jest prawie 30 tysięcy nagrobków. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie nad wschodnim centrum kraju przelotne deszcze, w górach śnieg. Temperatura wyniesie od 6-7 stopni na wschodzie do 9-12 na zachodzie i nad morzem. Wiatr północno-zachodni umiarkowany, miejscami z podstawy wschodniej połowy kraju oraz
w Wysokich Górach, gdzie przy dość silnej porywie stygnie, w porywach do 55 km na godzinę, na wybrzeżu wschodnim, początkowo w porywach do 60, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowa i wszystko. A na naszym zegarze dokładnie 6 minut po 22. 24 godziny w Polsce i na świecie. A w programie między innymi będzie śledztwo w sprawie zaniechania w Polsce sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Pomijamy, apelujemy o to, by poruszać na drogach rozważnie, by zwracać uwagę na przepisy, przestrzegać ograniczeń prędkości. Dziś rozpoczął się drugi weekend przed świętem 1 listopada, co oznacza, że miliony Polaków wyruszyły w podróż na groby najbliższych, a tej nocy, przypomnę, pośpimy o godzinę dłużej, bo o drugiej w nocy przestawiamy zegarki. Takim podstawowym argumentem przemawiającym za zmianą czasu jest lepsze wykorzystanie naturalnego światła słonecznego. Mariusz Gzyl, witam Państwa bardzo serdecznie i mam nadzieję, że Państwo spędzą właśnie z nami tę najbliższą godzinę. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Nie jest planowane spotkanie prezydenta z rodzinami ofiar smoleńskich w sprawie ekshumacji, mówi prezydencki minister Marek Magierowski. Wczoraj Andrzej Duda mówił w Polsat News, że nie odmówi, jeśli rodziny smoleńskie będą chciały się z nim spotkać w tej sprawie. Magierowski powiedział w radiowej Trójce, że prezydent osobiście przeżył katastrofę smoleńską. Pan prezydent stwierdził wczoraj rzeczywiście, że nie wyklucza takiego spotkania, natomiast w tej chwili takie spotkanie nie jest planowane. Dla pana prezydenta to jest oczywiście także niezwykle trudna emocjonalnie sprawa, ponieważ katastrofę smoleńską stracił wielu przyjaciół. Pracował wszak w kancelarii prezydenta w chwili, gdy doszło do tej tragedii. Prokuratura oczywiście prowadzi swoje działania i pan prezydent rzeczywiście nie może wręcz ingerować w jej postępowanie. O konieczności zbadania wszystkich niespopielonych ciał ofiar katastrofy smoleńskiej prokuratura krajowa poinformowała w czerwcu. A chodziło o wyjaśnienie przyczyny ich śmierci oraz przyczyn samej tragedii. Pod listem otwartym sprzeciwiającym się ekshumacji podpisało się około 200 osób, krewnych i rodzin 16 ofiar zdarzeń w Smoleńsku. Tymczasem prokuratura krajowa prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie zaniedbań polskich prokuratorów, które ma wyjaśnić, dlaczego zaniechano sekcji zwłok i kto ponosi za to odpowiedzialność, mówi rzecznik prokuratury krajowej Ewa Biali. Które dotyczy niedopełnienia obowiązków i utrudnienia postępowania przez funkcjonariuszy publicznych, w tym prokuratorów, w zakresie niepodjęcia decyzji o przeprowadzeniu sekcji zwłok niezrozumiałych powodów dla tego postępowania, przyjęto na wiarę wyniki dokonanych w Moskwie sekcji, których w rzeczywistości nie było. Nie zostały również te sekcje przeprowadzone po przetransportowaniu ciał ofiar katastrofy do Polski. Według nieoficjalnych informacji ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej rozpoczną się prawdopodobnie w połowie listopada. Jako pierwsze mają być przebadane ciała prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii, pochowane w katedrze na Wawelu. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mają otrzymać tzw. budżet powierzony na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistów. To jedna z propozycji zawartych w projekcie założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Obecnie trwają konsultacje społeczne w tej sprawie. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że lekarz nie będzie mógł przeznaczyć środków z budżetu powierzonego na inny cel. Budżet na badania dodatkowe, który po prostu będzie określony w ten sposób, że lekarz będzie musiał myśleć o tym, jak dużo kieruje, ale jednocześnie tych środków nie będzie mógł po prostu zaoszczędzić dla samego siebie. I podobne rozwiązanie proponujemy, żeby obowiązywało w stosunku do zamawiania wizyt u lekarzy specjalistów. Radziwiłł dodał, że nie jest jeszcze przesądzone, czy pacjent po otrzymaniu skierowania będzie mógł skorzystać z porady dowolnego specjalisty, czy wskazanego, z którym współpracuje dany lekarz. Lekarz rodzinny, który będzie zamawiał tę usługę w postaci konsultacji, będzie wskazywał jak gdyby tego lekarza, który jest z nim współpracuje, z którym ma dobry kontakt. A istotą tej konsultacji jest również uzyskanie pełnej informacji zarówno od lekarza rodzinnego do lekarza specjalisty, jak i z powrotem.
Dzisiaj bardzo często, bardzo szwankuje. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie pilotażu ustawy podstawowej opieki zdrowotnej w niektórych województwach. Minister Radziwiłł dodał, że tego typu rozwiązania istniały w Polsce w okresie kas chorych. Sprawdzają się też w niektórych państwach na świecie. Minister Sportu Wiktor Bańka pozytywnie ocenia minęający pierwszy rok swojego urzędowania. Za największy sukces uznaje wdrożenie największego w dziejach tego resortu programu Klub. Jego beneficjentami są kluby, związki i stowarzyszenia sportowe, które mogą liczyć na dotacje budżetowe. To oznacza lepsze warunki treningów oraz niezbędne wyposażenie. To jest esencja sportu, właśnie takie małe kluby. No i uruchomiliśmy program w tym roku 22,5 miliona złotych. Ponad 2000 klubów sportowych. Część już otrzymała w pierwszym naborze środki finansowe, część w drugim naborze już też otrzymuje. Ogromne zainteresowanie i też potwierdzenie jakby słuszności tej drogi. W przyszłym roku przeznaczymy co najmniej 30 milionów złotych na to przedsięwzięcie. Będzie oczywiście kontynuowane. Szef resortu sportu przypomina też o osiągnięciach w dziedzinie turystyki i wskazuje, że podróżujących za granicę Polaków wspiera od tego roku nowo utworzony turystyczny fundusz gwarancji. Po raz pierwszy zabezpieczyliśmy interesy klientów tych podróży. Dzisiaj nie ma zagrożenia sytuacją, w której upada biuro podróży i klienci nie otrzymują zwrotu kosztów. Turystyczny fundusz gwarancyjny zabezpieczył taką sytuację na wypadek ewentualnych turbulencji w przyszłości na rynku turystycznym. Klienci są w pełni zabezpieczeni, otrzymają zwrot środków, ale także kwestie zabezpieczenia powrotu. Bardzo proszę, Radio Maria, halo? Na najbliższą przyszłość. Minister Bańka wymienia nowelizację ustawy o sporcie oraz powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Stary Sącz prezydent Andrzej Duda otrzymał tytuł honorowego obywatela. W uroczystości oprócz radnych wzięli udział parlamentarzyści z ziemi sądeckiej oraz licznie przybyli członkowie rodziny prezydenta. Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza, przypomniał rodzinne i sentymentalne związki prezydenta z miastem. Uwaga, że właśnie tutaj Andrzej Duda wychował i trzesiął wartościami, które realizuje w życiu publicznym. Za najważniejszą pana zasługę uznajemy fakt, że system wartości, tak mocno zakorzeniony wśród mieszkańców Sądecczyzny, którym na czoło wysuwają się ojczyzna, rodzina, szacunek dla ludzkiej pracy, jest tak czytelny w życiu i działalności pana prezydenta. Z kolei prezydent Duda przypomniał, że historia Starego Sącza jest nierozerwalnie związana z życiem świętej Kingi i jej religiami, które są przechowywane w miejscowym klasztorze klarysek. Podkreślił, że dla wychowanych w zgodzie z katolicką tradycją mieszkańców tego miasta najważniejszy był szacunek do drugiego człowieka. Etos człowieka, który był zawsze przede wszystkim w moim dziadku. Wielkiego szacunku dla każdego człowieka, niezależnie od tego, jaką pracę wykonywał. To świadczy po prostu o kulturze i o człowieczeństwie. Ono tutaj jest stąd. Ja mam to głębokie poczucie, że gdzieś w sobie, dzięki temu wychowaniu, dzięki temu, że tym nasiąkałem, gdzieś w sobie wyniosłem to honorowe obywatelstwo Starego Sącza, które traktuję jako swoiste uznanie za syna przez Stary Sącz. Jest tak ogromnie drogi. Na pouroczystej sesji Rady Miasta prezydent spotkał się na starosądeckim rynku z mieszkańcami, podkreślił, właśnie niepowtarzalnemu charakterowi podhalańskiego miasta wdzięcza formację ducha i charakteru. Bezkompromisowość i wierność za obietnicę. Jeżeli ktoś mnie pyta, skąd wyniosłem moje przekonania, skąd wyniosłem też pewien taki hart ducha i twardość w załatwianiu różnych spraw, to stąd wyniosłem, że sprawy należy załatwiać kulturalnie, ale twardo. Staram się wykonywać swój rząd jak najlepiej dla Rzeczypospolitej, wbrew tym, którzy moim zdaniem chcą ją niszczyć. Bo ja nie składałem swojego zobowiązania ani przed żadnymi politykami, ani przed żadnymi prezesami żadnych trybunałów. Tylko ja składałem swoje zobowiązanie przed wami. Wcześniej prezydent przekazał burmistrzowi miasta nowy sztandar gminy, który został uszyty w związku z potwierdzeniem przez Stolicę Apostolską patronatu świętego. Tej Kingi nad miastem. Pracodawcy coraz częściej stają przed problemem braku rąk do pracy. Jest on zauważalny, zwłaszcza w sektorze handlowo-usługowym i produkcyjnym. Dodatkowo polskie społeczeństwo się starzeje i liczba osób w wieku produkcyjnym systematycznie maleje.
Stąd pracodawcy otwierają się na pracowników z zachodniej granicy, przede wszystkim na obywateli Ukrainy, podkreśla Agnieszka Bulik z Agencji Zatrudnienia Anstadt. Obserwujemy dużo większe zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy, które zgłaszają nam nasi klienci. To dotyczy pracowników fizycznych, tych najprostszych prac, nie mamy żadnych niedobrych doświadczeń. Normalnie chodzą do pracy, tak samo pracują jak Polacy, także ta asymilacja przebiega całkiem sprawnie. Na pewno też dlatego, że ci pracodawcy, którzy się do nas zgłosili, że są gotowi na przyjęcie Ukraińców, my po prostu gdzieś tam to przemyśleli i też się na tyle przygotowali, że to było możliwe, choćby z uwagi na to, żeby jakoś tam językowo wesprzeć pracowników do pracy. Pracodawcy mają problem ze znalezieniem nie tylko pracowników fizycznych, zaznaczyła Agnieszka Bulik. Cały czas to też już niezmiennie to są osoby, które nazywamy je informatykami w cudzysłowie, ale to są te wszystkie osoby znające się na technologiach informatycznych, na różnych nowoczesnych rozwiązaniach. To może być jakby i powiązane z biotechnologią, jakby z wszystkimi kierunkami, które możemy nazwać inżynieryjnymi. Z danych GUS-u wynika, że stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła w Polsce 8,3%, a oznacza to, że to najniższy od 25 lat wskaźnik. Polskie Radio 24. Tymczasem policja odnotowała wzrost liczby wypadków drogowych. Do października doszło do ponad 600 wypadków więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Było o przeszło 90 więcej zabitych na drogach, a rannych o ponad 700. Do 2 listopada, jak co roku, trwa policyjna akcja Znicz, co oznacza, że więcej patroli można spotkać w tych dniach wokół cmentarza oraz na głównych trasach w kraju. Przyczyny śmiertelnych wypadków nadal są takie same, mówi inspektor Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Do tych wypadków drogowych najczęściej dochodzi podczas pięknej pogody, podczas dobrych warunków atmosferycznych, na prostych odcinkach drogi. Główną przyczyną wypadków drogowych jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, jazda z nadmierną prędkością niedostosowaną do warunków drogowych, a także nieprawidłowe wyprzedzanie. Wśród ofiar wypadków drogowych więcej jest także dzieci. Od stycznia zginęło ich ponad 60. Grozo, najczęściej dzieci giną w wypadkach drogowych nie na wyznaczonych przejściach dla pieszych. Nie w rejonie przedszkoli, szkół, w rejonie miejsca zamieszkania. Dzieci najczęściej, 60% dzieci w wypadkach drogowych zginęło w charakterze pasażerów. Mijająca sobota nie należała niestety do najbezpieczniejszych na naszych drogach. W wypadkach jak na razie zginęło już 9 osób. Podkomisarz Dawid Marciniak z Biura Prasowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że jedną z przyczyn wypadków jest na chwilę obecną zanotowaliśmy 51 wypadków, z których straciło 9 osób, 68 osób było rannych. Otrzymaliśmy też niestety 53 nietrzeźwych kierowców. Wspominamy i apelujemy o to, by poruszać się na drogach rozważnie, by zwracać uwagę na przepisy, przestrzegać ograniczeń prędkości. Witam panie Macieju, proszę bardzo. Jak zwracał uwagę, że na drogach było dziś zdecydowanie więcej samochodów. Wiele osób wyruszyło już na drogę najbliższych. Przypominamy i też apelujemy, byście Państwo zwracali uwagę na przede wszystkim w rejonie cmentarzy, na tych drogach pojazdowych. W wielu miejscach została zmieniona organizacja ruchu. Trzeba mieć to na względzie, że nie jesteśmy nad wyzwaniami. I przewidzieć, że nawet jeżeli nawigacja mówi nam, że dany odcinek drogi powinniśmy pokonać 3 godziny, to może się okazać, że to wcale nie jest prawda. W czasie akcji Znicz policjanci mają pilnować nie tylko limitów prędkości, ale również tego, czy kierowcy i pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Policjanci sprawdzą też trzeźwość kierowców. Polskie Radio 24. Proszę bardzo, halo? Dziś w nocy przestawiamy wskazówki z godziny 3 na 2. Ministerstwo Rozwoju przygotowało nowe rozporządzenie dotyczące zmiany czasu, które ma obowiązywać do końca 2021 roku. Prowadzi Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami. Współfinansuje to Miasto Stołeczne Warszawa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tablicę pamiętniejącą kurier Tatrzański podsłonięto na Zakopiańskim Placu Niepodległości. Kurierzy w czasie II wojny światowej przez Tatry przeprowadzali emisariuszy, przenosili dokumenty i pieniądze, utrzymujący łączność polskiego państwa podziemnego z rządem RP na uchodźstwie. Rozkurierski na znaku przez Tatry został w październiku
35 minut po godzinie 23:00 przed nami modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta, drodzy Państwo, hymn rozpoczynający się od słów wszystkie nasze dzienne sprawy odnajdziemy w tomie 4, korzystamy z tygodnia 3, strona 978, natomiast wydanie skrócone strona 1167. Psalmodia po pierwszych nieszporach, niedzieli i uroczystości, strona 976 i strony kolejne, w wydaniu skróconym strona 1173 i strony kolejne. Do modlitwy wspólnej Państwa bardzo zapraszam. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Amen. Alleluja. Uczyńmy rachunek sumienia przy końcu dzisiejszego dnia. Jak łatwo udało wam się dostać pracę w państwowej szkole w Tajlandii, ale mieliście. Kim był dzisiejszego dnia dla mnie Chrystus? Weszliśmy po prostu do klasy. Jaka relacja łączyła mnie z moim panem? W każdej klasie mamy około 50 małych. Ale także z drugim człowiekiem. Takie, ja uczę takie pierwsze gimnazjum. Gdzie prowadziły mnie moje kroki? Gdzie prowadziły mnie moje myśli? Moja energia po prostu. Moje uczynki. I moje słowa. Mają takie patenty, takie za dobro, w którym uczestniczyliśmy. Na przykład, gdy uderza się w stół dobremu Bogu dziękujemy. To nie układają tego muzykę. To już jest dla nich rytm, więc a za przegrane chwile dzisiejszego dnia przepraszajmy. No, jest sztuką utrzymać ich w ryzach, naprawdę. Stosujemy różne metody, ale też sami uczymy się tak jakby na bieżąco tego wszystkiego. Obserwujemy te dzieci. Staramy się robić tą pracę dobrze, chcielibyśmy czegoś ich nauczyć po prostu, ale przy okazji no też... No właśnie, postępy w nauce są przy takiej energii. Trzeba przyznać, że ciężko i nauka wchodzi do głowy. Generalnie moim zdaniem tajscy uczniowie są zupełnie niż europejscy. W ogóle nie można porównać. Też szkoła tkwi w tym, że my pracujemy w publicznej szkole na prowincji, która jest bardzo biedna. Te dzieciaki... Zmiłuj się nad nami, Panie. Do wody, pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. Twoje oczy obrócone w Ciebie.
dużo czasu mogą w tę stronę, gdzie nie dołęż nosi człowieka, twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody od wszelakiej, broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy. A gdy już niebo osiągiem, tobie wspólnie śpiewać będzie. Boże, Ojcze niepojęty, święty, na wiek wieków święty. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie. I wysłuchaj moją modlitwę. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Jak długo będą uciążały Wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał. Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie. Spójrzcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu. Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza. Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty, jeden Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. A Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Miłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Wśród nocy. Błogosławcie Pana. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu. Wnieście nasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana. Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy błogosławcie Pana. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Nastawienie na turystów? No my szliśmy z czasem właśnie, tak poznaliśmy wszystko na swoich błędach, tak naprawdę nauczyliśmy się wszystkiego na swoich błędach i gdzieś z czasem zaobserwowaliśmy to wszystko, a już ucząc się właśnie tajskiego, mogliśmy jeszcze głębiej wejść w to środowisko i zrozumieć bardziej, tak? W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas po nas osłanie, abyśmy czuwali i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego. O moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się, Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Witaj, Królowo. Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadzieję nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygrani synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc, nad łez padole.
sprzętu oraz ogniszko nasza. One miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego nam. Po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Kto się z nami modlił? Władysława z myśli, mam szczęście do Ojca. Tak? Trzeci raz. Pierwszy raz w sercu, w zeszłym tygodniu. Dziękuję, Panie Władysławo. Pozdrawiam. Dobrej nocy życzę. Dobrej nocy dla Ojca i dla wszystkich, którzy się z nami modlili. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dziękujemy oczywiście za wspólną modlitwę. Mamy pozytywne nastawienie, żeby włączyć komputer, pokazać dokładnie, na którą stronę wejść, gdzie znaleźć konkretne informacje, których szukamy. No bo nagle okazuje się, że to nie jest takie trudne. Możemy to zrobić, szczególnie w grupie, gdzie mamy ludzi z różnym doświadczeniem, z różnymi talentami. Ale w podobnym wieku, tak. Ktoś na język, ktoś gdzieś tam był. Jak połączymy siły i stworzymy ekipę, no to nawet taka trochę mniej śmiała osoba, która sama by się nigdy w życiu nie odważyła, może się w takiej grupie odnaleźć i też jakoś ją wzmocnić i wpłynąć na niższe koszty wszystkich, bo one się dzielą wtedy na więcej osób. Więc no, nic tylko brać udział w tego typu spotkania, formować grupy ludzi, nie obawiać się tego, że to obcy, że to nie budować sobie w głowie ograniczeń, tylko właśnie szukać sposobów i korzystać z nich, bo świat czeka, jest piękny. Wiek nie jest żadnym ograniczeniem. Mhm. Mówiła Pani już o przykładzie Pani Teresy, tak? Która wyruszyła w świat w wieku 62 lat. A jeśli chodzi o jakieś grupy, spektakularne osiągnięcia naszych poczciwych emerytów? Spektakularne osiągnięcia. Mnie zadziwia to, jak często podróżują. No, może to czasu mają więcej, to jest dla mnie takie trochę nie... No nie doświadczyłam czegoś takiego. Bardzo często i daleko. Izrael, Ameryka Południowa, Azja Południowo-Wschodnia. No właśnie to jest niesamowite, że nie obawiają się. Nie, być może mniej sprawnie władają obcymi językami. Okazuje się, że to nie jest żaden problem. Jadą po prostu odważnie w świat. I co ciekawe, na świecie żyje mnóstwo gościnnych osób. Natomiast mam wrażenie, jak słucham tych relacji i opowieści osób po 50, że oni są jeszcze bardziej gościnni, jeszcze bardziej pozytywnie nastawieni, jak spotykają taką starszą osobę, im starszą, tym lepiej. Bo starsze się tak. Nie boją też, umówmy się. Właśnie, mniej się boją, ale też jest taki rzadki widok, jeszcze bardziej niespotykany, to wywołuje ciekawość, taką chęć pomocy. Więc to czasem ta decyzja o tym, żeby wyjechać, już wystarczy, a potem już tam cały świat pomaga w tym, żeby ten plan się dało zrealizować. I myślę, że to po prostu trzeba ruszyć, trzeba się odważyć, zrobić ten pierwszy krok. Trzeba ruszyć i łamać stereotypy polskiego emeryta. Także zapraszamy do Domu Kultury Zacisze na Targówku na spotkania Robimy Podróże. Zapraszamy szczególnie tych, którzy mają już dużo wolnego czasu, bo nie muszą martwić się pracą. A zapraszała Ewa Miszczak, pomysłodawczyni warszawskiej grupy wyjazdowej. I to już wszystko w dzisiejszej audycji Świat po ludzku, podróże 24. Już za tydzień ruszymy w kolejną podróż. Do usłyszenia, Paulina Kozioł. Polskie Radio 24. Minęła północ. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Paulina Łukawska, zapraszam. Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło negocjacje ze wszystkimi producentami, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w kolejnym przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy. Trzy firmy, które zostały zaproszone do negocjacji, to PZL Mielec, PZL Świdnik oraz Airbus Helicopters. W komunikacie ministerstwa czytamy, że przedstawione oferty w pełni odpowiadają potrzebom sił zbrojnych. W kwestii uzbrojenia śmigłowców oraz zdolności do zwalczania okrętów podwodnych są one bogatsze od tych składanych poprzednio. Szersza jest również oferta w zakresie offsetowej współpracy z polskimi zakładami przemysłu lotniczego.
Dostawy śmigłowców mają rozpocząć się w 2017 roku. W tym samym okresie rozpocznie się też tworzenie w polskich zakładach potencjału serwisowego. Do 2 listopada trwa policyjna akcja Znicz. Podkomisarz Dawid Marciniuk z biura prasowego KGP podkreśla w rozmowie z informacyjną agencją radiową, że jedną z głównych przyczyn wypadków jest nadal nadmierna prędkość. Przypominamy i apelujemy o to, by poruszać się na drogach rozważnie, by zwracać uwagę na przepisy, przestrzegać ograniczeń prędkości. Podkomisarz Dawid Marciniak zwraca uwagę, że na drogach jest w ten weekend zdecydowanie więcej samochodów. Wiele osób wyruszyło już na groby najbliższych. Przypominamy i też apelujemy, byście Państwo zwracali uwagę na przede wszystkim w rejonie cmentarzy, na tych drogach dojazdowych. W wielu miejscach została zmieniona organizacja ruchu. Trzeba mieć to na względzie, że nie jesteśmy nad zasadami i przewidzieć, że nawet jeżeli nawigacja mówi nam, że dany odcinek drogi powinniśmy pokonać w 3 godziny, to może się okazać, że to wcale nie jest prawda. W czasie akcji Zniczy więcej patroli można spotkać wokół cmentarzy i na głównych trasach w kraju. Na Starych Powązkach w Warszawie trwa 42. kwesta Ratujmy Zabytki Powązek. Zebrane środki przeznaczone zostaną na renowację kaplic i grobowców w Alei Katakumbowej. Dotychczas Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami zabezpieczył przed zniszczeniem ponad 100 pomników nagrobnych w Alei Zasłużonej. Od rana na Starych Powązkach w Warszawie wolontariusze zbierali pieniądze na renowację kaplic i grobowców. W pierwszym dniu zbiórki nie brakowało chętnych, którzy wspierają odrestaurowanie zabytków na tym cmentarzu. Dla niektórych, tak jak w przypadku Macieja Łapkowskiego, to już tradycja. Każdego roku tutaj jesteśmy i oprócz sprzątania, stawiania świeczek jest też wrzucanie do puchy. W kwestii w sumie bierze udział 250 wolontariuszy. W najbliższych dniach na Starych Powązkach z puszkami pojawią się znani aktorzy. Wśród kwestujących jest również wiele młodych osób, m.in. Aleksandra Wesołowska. Staramy się tutaj nie schodzić po sterunku i kwestujemy, zbieramy pieniądze. Zbiórkę prowadzi Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami. Planuje on przeprowadzić w Alei Katakumbowej renowację 22 kaplic i pomników. W ubiegłym roku dzięki hojności darczyńców podczas kwestii zebranych zostało 230 tysięcy złotych. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Minister Spraw Zagranicznych Belgii podpisał deklarację, która zostanie dołączona do umowy handlowej Unii z Kanadą. Dziś w Brukseli podpisy pod porozumieniem złożą liderzy europejskich instytucji i szef kanadyjskiego rządu. Belgijską deklarację rząd federalny w Brukseli wynegocjował wspólnie z przedstawicielami regionów i społeczności językowych. To sprawiło, że Walonia wycofała weto do umowy, a Belgia jako ostatni unijny kraj zgodziła się na podpisanie porozumienia handlowego. Deklaracja odpowiada na zastrzeżenia Walonii, precyzuje niektóre zapisy unijno-kanadyjskiej umowy, a także je interpretuje. Tak mówił szef belgijskiej dyplomacji Didier Reinders. Rozumiem niektóre obawy i staraliśmy się odpowiedzieć na nie. Trochę czasu straciliśmy i zamiast w czwartek porozumienie zostanie podpisane w niedzielę, ale to nie jest zbyt duża zwłoka. Do deklaracji wpisano m.in. klauzule bezpieczeństwa dotyczące rolnictwa. Jest także zapis mówiący o tym, że Belgia zapyta Europejski Trybunał Sprawiedliwości, czy zgodny z unijnym traktatem jest międzynarodowy prywatny arbitraż, który ma rozstrzygać spory na linii inwestor-państwo. Beata Kłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Noc pochmurna, w centrum miejscami przelotny deszcz, w górach śnieg. Temperatura minimalna od 2 stopni na północnym wschodzie do 7 nad morzem. Wiatr północno-zachodni umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dobry wieczór Państwu. Moim gościem jest dzisiaj profesor Andrzej Korzyński, kierownik Katedry Ekumenizmu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a rozmawiamy z powodu Polskiego Forum Chrześcijańskiego, które zainaugurowało swoją działalność niedawno odbytą sesją pod hasłem Jeden Duch, Różne Dary, Wspólne Dobro, która odbyła się w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej prowadzonej przez Kościół Zielonoświątkowy. Ale księże profesorze, jak wiem, to ksiądz profesor rzucił pomysł, czy może lepiej powiedzieć wymyślił, Polskie Forum Chrześcijańskie? Raczej rzucił pomysł, bo Forum Chrześcijańskie zostało wymyślone w 1998 roku w gronie Światowej Rady Kościołów.
ówczesny przewodniczący tej rady, Konrad Reisner, podał myśl, żeby stworzyć taką nową płaszczyznę spotkania dla kościołów, wspólnot, organizacji, które nie biorą udziału w ruchu ekumenicznym. Światowa Rada Kościołów gromadziła wówczas więcej niż połowę na pewno wszystkich kościołów, ale duża część, zwłaszcza w Afryce, w Azji, nie uczestniczy w ruchu ekumenicznym kościoły nowe, charyzmatyczne, zielonoświątkowe. I ta płaszczyzna spotkania, współpracy została nazwana Global Christian Forum z minimalną strukturą sekretarza, który w Strasburgu ma swoją siedzibę i jakieś małe, bardzo małe biuro. No i od tamtego czasu organizowane są spotkania tego forum, na które zapraszane są praktycznie rzecz biorąc wszystkie, czy prawie wszystkie kościoły. Ja w jednym z takich spotkań uczestniczyłem dokładnie rok temu, w pierwszych dniach listopada w Tiranie. Było takie spotkanie i tak mnie to spotkanie jakoś ciągnęło. Tam to co zobaczyłem, te rozmowy, które przeprowadziłem, że postanowiłem o tym mówić tutaj w Warszawie. I co? Jakiś akt założycielski nastąpił Polskiego Forum Chrześcijańskiego? Jak to się robi tutaj w Polsce? Najpierw o tym mówiłem na swoim własnym podwórku, czyli na UKSW. Na Wydziale Teologicznym wśród kolegów i koleżanek, którzy są ekumenizmem zainteresowani. Później miałem takie dobre kontakty już wcześniej z luteranami, wykładowcami teologii Pisma Świętego z Chatu, z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, żeśmy się spotkali, a następnie właśnie poprzez te znajomości, przyjaźnie weszliśmy razem w kontakt z Aliansem Ewangelicznym, czyli z kościołami wolnymi, zielonoświątkowym kościołem. Tak wykrystalizowała się taka grupa osób zainteresowanych tym forum i przez ten rok, co dwa miesiące gdzieś średnio, były takie spotkania, żeby zastanowić się wspólnie, jak to forum mogłoby wyglądać w Polsce, co mogłoby być dla nas, dla Warszawy i szerzej, co moglibyśmy razem wspólnie zrobić. I jako, że część tych kilkunastu, czasami kilku osób, to byli, są wykładowcy teologii właśnie z Chatu i z UKSW, więc powstała myśl zorganizowania takiej zwyczajnej, tak można powiedzieć, konferencji naukowej o tematyce, która interesuje wszystkie kościoły, czyli zarówno stronę, nazwijmy to, rzymskokatolicką, stronę kościołów, które są obecne na Chacie czy w Polskiej Radzie Ekumenicznej i kościoły, które są związane z Aliansem Ewangelicznym. I tak powstała się ten temat, o którym już wspomniał pan redaktor. Jeden duch, różne dary, wspólne dobro. To była refleksja nad rolą Ducha Świętego w Kościele? Tak, nad rolą Ducha Świętego w Kościele i nad rolą charyzmatów w Kościele, począwszy od takiej perspektywy biblijnej, poprzez perspektywę historyczną, a skończywszy na praktycznych różnych doświadczeniach, które dzisiaj w kościołach, można powiedzieć, są obecne. Dla niektórych kościołów są to nowe doświadczenia, dla takich wspólnot jak zielonoświątkowcy to jest istota ich przesłania. Chodziło o to, żeby się spotkać te osoby, które na ten temat coś więcej wiedzą, coś napisały z różnych tradycji, żeby się spotkały i mogły jakby skonfrontować swoje punkty widzenia. I to się, myślę, udało. Atmosfera, jaka temu towarzyszyła, oprócz tego wymiaru takiego naukowego, referatów, później dyskusji panelowych, no to w przerwach kawowych, obiadowych było wiele możliwości poznania stanowiska czy takiej wizji roli charyzmatów w Kościele, począwszy od Kościoła prawosławnego, poprzez trzy referaty przez wykładowców rzymskokatolickich i też referaty luteran, Kościoła zielonoświątkowego. I frekwencja była dość dobra na taką konferencję specjalistyczną. W środku tygodnia, w godzinach pracy było prawie 100 osób. Polskie Forum Chrześcijańskie jakoś się w Polsce ukonstytuuje? Będzie miało jakieś, nie wiem, jakieś władze, jakiś zarząd? Więc z natury rzeczy to forum jest taką strukturą nieformalną. Nie chcę otworzyć jakiegoś nowego związku kościołów, czy jakiegoś nowego nurtu, czy ruchu. Jest to po prostu miejsce spotkania. Jest to możliwość spotkania się ludzi z różnych tradycji. To Światowe Forum zawsze podkreśla jego przewodniczący Larry Miller,
podkreśla, że na tych spotkaniach powinni być szczególnie zapraszani ci, którzy z ruchem ekumenicznym mają niewiele wspólnego, a więc kościoły zielonoświątkowe, kościoły wolne, charyzmatyczne, czy jakieś jeszcze inne wspólnoty, które niedawno powstały. Idziemy właśnie w tym kierunku takiego uczestnictwa, nie tworzenia właśnie jakiegoś nowego stowarzyszenia czy jakiejś struktury, tylko stworzenia raczej miejsca, czyli grona osób, które się spotyka i zaprasza innych do spotykania się. Oczywiście to grono jest otwarte, to forum rozumiem jest formułą otwartą. Czy sposób działania będzie taki, jak wskazywałoby to pierwsze wydarzenie, czyli organizowanie sesji, spotkań, dyskusji, czy też coś jeszcze? Myślimy, w jaki sposób, aby włączyć się teraz ten temat, no taki numer jeden ekumeniczny, jaki przed nami jest, czyli rok 500-lecia reformacji. Jakie konkretne formy, trudno powiedzieć, dlatego że w tej chwili jesteśmy na etapie podsumowania tego właśnie wydarzenia, o którym była mowa wcześniej. Jest na pewno forum z zasady właśnie otwarte na różne kościoły, różne duchowości. Tutaj wzory czerpiemy z tego globalnego forum, nic nie wymyślamy. Tutaj na nowo globalne forum na tym spotkaniu, gdzie byłem właśnie rok temu w Tiranie, zgromadziło gdzieś około 150 przedstawicieli bardzo różnych kościołów. Przy czym co jest ważne, że to forum światowe ma takie zaplecze, poparcie zwierzchników kościelnych. Był kardynał Koch i grupa Kościoła Rzymskokatolickiego z taką delegacją. Był oczywiście przewodniczący Światowej Rady Kościołów.